Witajcie. W dzisiejszym odcinku trafiły do nas na warsztat pilarki 445 i 450. Obydwie na przeglądy okresowe. Jedna 445 ma problem po tygodniu z odpaleniem. Zajmiemy się tym. Jesteście zainteresowani? Zapraszam do oglądania. Pilarki trafiły od naszego widza, pana Eryka Czarnieckiego, którego serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za zaufanie, jakie obdarzył naszą firmę i powierzył nam swoje sprzęty. Zajmiemy się tak, pilarką, czy tą 445. Ta pilarka, tak jak wspomniałem wcześniej, ma problemy po tygodniu z odpaleniem. Powiedzmy, po takiej wstępnej weryfikacji nasz mechanik już wie, co jest nie tak. Wymieniamy w pilarkach paliwo, które będzie zalane przez nas. Na pewno będzie pełnowartościowe. Nie wiemy nigdy, co klient ma w zbiorniku. Nie badamy tego paliwa, dlatego zalewamy świeżą mieszaneczkę. Ja wstępnie już te maszyny zweryfikowałem. Natomiast jeszcze pokażemy, w czym jest problem, jeżeli chodzi o tą 445. Pilarka wykazuje nieszczelność. Jak to się objawia, będziemy widzieć za chwilę, jak tylko wyjdę, odpalę maszynę, rozgrzeję i zobaczymy, jak wygląda nieszczelność w tych pilarkach. Więc teraz tak, pokażemy różnicę, na czym polega praca pilarki normalna, a na czym polega praca pilarki nieszczelnej. Odpalimy tą, która działa poprawnie. Ma wolną obroty. Po przechyleniu tak samo ma wolną. Na pełnym gazie wyraźnie słychać, jak pilarka wchodzi w rezonans, czyli w odcinkę obrotów. Odpalimy teraz pilarkę nieszczelną. Jeżeli chodzi o nieszczelną pilarkę, po samym przechyleniu widzimy i słyszymy, że te obroty się zmieniają. Natomiast jeżeli pilarka jest nieszczelna, to czasami delikatna nieszczelność. Na prostą trzymamy pilarkę, pracuje równo. Natomiast przechylamy na bok, podnosi sobie obroty, wracamy szybko i nie jest w stanie nadrobić i gaśnie. Bardzo nieszczelne pilarki, przy samym odpaleniu od razu mają obroty ten rzędu 5000 i nie jesteśmy w stanie zdjąć śrubą regulacji dobijakową, czyli którą ustawiamy uchylenie przepustnicy. Przed przystąpieniem do przeglądu, żeby zweryfikować maszynę, czy zmieści się w tym budżecie, który był podany klientowi, czyli wymiana filtrów, regulacja, oczyszczenie, ostrzenie, czy nie dochodzą inne elementy, czyli sprawdzamy hamulec łańcucha, czy działa poprawnie. Działa poprawnie. Sprawdzamy, czy filtr jest szczelny, czy po prostu tak jak ten będzie do wymiany, bo jego nie wyczyścimy już. On już był czyszczony przed pierwszym uruchomieniem u nas. On nadaje się już tylko i wyłącznie do wymiany. Wymieniamy standardowo świece. W tych modelach preferowana jest wymiana co roku przynajmniej, chyba że ktoś bardzo dużo pracuje, to wtedy nawet częściej. Filtr paliwa, który znajduje się w zbiorniku do wymiany. No i sprawdzamy teraz takie poszczególne elementy, tak jak bęben napędowy. W tym przypadku został już wymieniony, bo nie mogłem nawet tej pilarki za bardzo przetestować, ponieważ stary bęben wyglądał tak. Czyli od razu była jego dyskwalifikacja. Tak? Tu już mam oczyszczone te okolice pompy, ale też zwrócę na to uwagę, że tu odkręcamy obudowę, układy smarowania. No i przy przeglądzie trzeba to zrobić, ponieważ chociażby otwór odpowietrzający musi być czysty. Zazwyczaj jest po prostu zabity brudem, trutami. Pompę możemy zerknąć tak naprawdę, czy coś z nią się nie dzieje, ale jak uruchamialiśmy maszynę, podawała olej w normie, także tutaj nie ma za bardzo co oglądać.
Jeżeli by coś się działo, nie tak, że nie podaje nam oleju, otwieramy i widzimy tak, wałek jest ok, nie ma zębów startych, kołek jest na swoim miejscu, no to do wymiany jest tylko i wyłącznie wtedy cylinderek, który jest po prostu zużyty. Tutaj jeszcze mieliśmy co sprawdzić, luzy, bo ta maszyna wykazuje nam nieszczelność. Sprawdzamy, czy są luzy na wale. Tutaj ewidentnie nie czuję żadnego luzu. Czyli podejrzewając, skończy się na wymianie uszczelniaczy, łożysk, no i standardowo pierścienia nowego. Tu mamy widok od strony koła magnesowego i tak samo nie ma luzu. Natomiast widać, że tu cała okolica jest zaolejona. Można podejrzewać, że to pocił się uszczelniacz, aczkolwiek może być też z uszczelek spod samego cylindra. Podczas przeglądu czyścimy okolice koła magnesowego, czyścimy cylinder na ile to jest możliwe, żeby miał odpowiednie chłodzenie. Maszynę na końcu po przeglądzie też myjemy tak dosyć skutecznie, czyli spryskujemy ją chemią i gdzie tylko jest możliwe, pryskamy wodą pod ciśnieniem, żeby wymyć ten brud. Ma to kluczowe znaczenie, bo pilarka, która jest opatulona tym całym syfem olejowo-trocinowym, no to ma bardziej tu tendencję do gromadzenia temperatury. I nie odprowadza tak ciepła, jak powinna. Zgadza się. Wiadomo, że inżynierowie też opracowali ilość tych żeberek po to, żeby one miały możliwość odprowadzenia tego ciepła z cylindra. A więc tak, mamy pilarkę po przeglądzie, model 450, który przeszedł taki, powiedzmy, okresowy przegląd, czyli wymianę świecy, czyszczenie filtra powietrza, który nie miał jakichś tam ubytków, można było go wymyć. No, czyszczenie tej okolic koła magnesowego, tyle ile można było, no tyle zdołaliśmy usunąć zanieczyszczeń, cylinder. Został wymieniony filtr paliwa, zostały przyczyszczone tutaj całe elementy smarowania, czyli pompa, wszystkie przewody, no i elementy pod całą pokrywą, czyli osłoną karteru. Dodatkowo osłona karteru była uszkodzona stara, tutaj była naderwana, czyli elementu kawałek brakowało. Wymieniliśmy na nową, no i możemy w sumie już teraz złożyć tą piłę do całości. Po pilarce 450 czas na pilarkę 445. W niej został wykonany remont na oryginalnych częściach Husqvarna. Użyliśmy nowych łożysk, uszczelniaczy oraz zestawu uszczelek. Na krótkim filmiku pokażemy sposób demontażu części z pilarki. Oczywiście analogicznie w odwrotny sposób składamy tą pilarkę. Zapraszam do oglądania. We'll be right back.
pilarce dodatkowo, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, wymieniliśmy filtr powietrza, który no, był definitywnie zabrudzony, nie nadawał się do czyszczenia. Założyliśmy nowy filtr powietrza. Maszyna jest po remoncie, jest gotowa do odpalenia. No to trach. Dziękujemy panu Erykowi za zaufanie, jakie obdarzył naszą firmę, nasz serwis. Pilarki są gotowe do pracy. Wszystkie części, które użyliśmy do ich naprawy, możecie kupić na naszym sklepie lasogród.pl. Oczywiście w przystępnych cenach. Jeżeli tam film się wam podobał, prosimy o łapkę w górę i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału.